proces wstępnej kwalifikacji dostawców jest dosyć istotny w zakupach i warto tutaj też rozważać go przy zakupie palet drewnianych. To też zależy od tego, jaką wagę ma kategoria palet drewnianych. Oczywiście. A powiedz mi z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, jakie wymagania powinien spełniać taki dobry dostawca palet drewnianych? Dobry dostawca palet drewnianych, jeżeli przystępujemy do oceny, dobrze, aby posiadał odpowiednie i wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm o podobnym profilu działalności do naszej. Wtedy wie, czego ma się spodziewać i nie jest dla niego na przykład niespodzianką, że przeprowadzimy u niego audyt sprawdzający to, co nam przypisze w formatce audytowej, czyli dostarczymy coś w postaci papierowej, możemy to później wszystko sprawdzić w rzeczywistości. Dobry dostawca posiada odpowiedni park maszynowy, pozwalający mu na wyprodukowanie produktu zgodnego z naszymi oczekiwaniami, na przykład wymogami fitosanitarnymi. Dobry dostawca posiada też wykwalifikowaną kadrę pracowników, bo bez dobrze wyszkolonych operatorów nawet najlepsze maszyny nie są w stanie wyprodukować dobrych palet drewnianych. Dobrze też, aby dostawca posiadał system zarządzania jakością. Ten system jest coraz częściej wymagany, szczególnie w branżach automotive, farmaceutycznej i papierniczej. My w swojej spółce na przykład posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2015. Świetnie, gdyby dostawca posiadał magazyn na produkty gotowe, co też nie jest standardem w naszej branży, bo te magazyny muszą też spełniać pewne określone wymogi i magazyny pozwalają utrzymywać safety stocki, co pozwala bardzo dynamicznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie przez klienta w okresach, kiedy klient potrzebuje wzmożonego zakupu palet. Safety stocki pozwalają na szybkie prowadzenie dostaw z magazynu. Dogodna lokalizacja w stosunku do zakładu klienta, najlepiej w Polsce, powoduje ograniczenia kosztów logistyki i również szybkość reakcji na zwiększające się na przykład dynamicznie zapotrzebowanie na palety. Własny tabor samochodowy jest tutaj też pomocny. Można oczywiście korzystać z zewnętrznych usług firm logistycznych, no ale one też obarczone są pewnego rodzaju ryzykiem opóźnienia bądź nieterminowości zrealizowanego przewozu. No są to po prostu sytuacje, które występują w życiu. Dobrze jest też, aby dobry dostawca palet posiadał system ERP, pozwalający mu szybko uzyskać informacje, na przykład dotyczące realizacji zamówień, przesłanych dokumentów przewozowych, faktur. Można też w takim systemie bardzo szybko sprawdzić historię współpracy, by sprawdzić oferty. My na przykład w swojej firmie mamy wprowadzony system ERP Enova. Dobra kondycja finansowa dostawcy palet jest pomocna w tym, aby klient był wiarygodny na rynku, a tą wiarygodność możemy sprawdzić w różnorakich wywiadowniach gospodarczych, bądź możemy zażądać też raportów finansowych od naszego dostawcy, oczywiście po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Dobrze jest też, aby dostawca posiadał na przykład dobrą polisę ubezpieczeniową działalności od różnego rodzaju ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie współpracy. Ale w sumie najważniejsza sprawa to przede wszystkim chyba kontakt, bo przy kompleksowej obsłudze klienta najlepiej, kiedy mamy w firmie osobę dedykowaną do takiej szybkiej obsługi, kiedy klient nie zastanawia się nad tym, do kogo ma zadzwonić, tylko jeżeli potrzebuje zarządzić informacją, to wie, gdzie uzyska taką najlepszą informację. W naszej firmie za kontakt z klientem odpowiada pani honorata, która posiada wiedzę i doświadczenie w obsłudze klientów i klienci zwykle do niej dzwonią w ważnych sprawach dotyczących realizacji dostaw. Szybkie wyceny i oferty z kompletną specyfikacją techniczną, którą my dostarczamy naszym klientom, to jest też coś, co jest bardzo ważne w przypadku
oceny dobrego dostawcy palet. Super, dzięki bardzo za podzielenie się. No, przyznam szczerze, że faktycznie te rzeczy, o których mówisz, są szalenie istotne, zwłaszcza bym powiedziała w dzisiejszych czasach ten kontakt z klientem, tak, żeby faktycznie ta informacja gdzieś krążyła, żeby nie zostawiać zakupów bez informacji i zastanawiając się, czy się zorientowali, że nie było dostawy, czy się nie zorientowali, że nie było dostawy. Albo że coś na dokumentach było pomieszane, albo że ich nie było na przykład, bo to też różnie bywa. Czyli jakby położyłbyś taki duży nacisk też na sposób organizacji jakby firmy, tak? Bo mówisz tutaj o certyfikatach, o tym ISO jakościowym, czyli o świadomości procesów, o pewnej takiej identyfikacji tego, co się dzieje w firmie, no bo to faktycznie później ułatwia. A powiedz mi, jak to się ma w stosunku, jak ty myślisz, w stosunku do dystrybutorów? Bo producenta ocenić jest łatwiej, myślę, niż dystrybutora. A jakie jest twoje zdanie na temat właśnie dystrybutorów palet drewnianych? Polecasz, nie polecasz, na co byś tam ewentualnie zwrócił uwagę? Ciężko jest tutaj porównać dystrybutora i producenta, bo my akurat w swojej ofercie, bogatej ofercie, przeszło 400 modeli różnych rodzajów palet. Jesteśmy takim gwarantem jako producent. Jesteśmy gwarantem dostępności, ponieważ można do nas przyjechać. Jesteśmy zlokalizowani blisko Wrocławia i można zobaczyć to wszystko, czym się chwalimy na stronie internetowej, na żywo. Jeżeli chodzi o dystrybutorów, no ma on pewnie w swoim portfolio wielu producentów. Nie wiem, ciężko jest nas porównać do dystrybutora, bo my w swoim, tak jak mówię, w swoim portfolio mamy wiele różnego rodzaju produktów, ale my jesteśmy wytwórcą tych produktów. Próbujemy skutecznie rywalizować z dystrybutorami, którzy mają szerokie spektrum dostępnej też oferty. Ale my wygrywamy przede wszystkim tym, że jesteśmy odpowiedzialni za produkt, który wyprodukujemy. Jesteśmy go w 100% pewni, że jeżeli wychodzi z naszej fabryki, to został on wieloetapowo sprawdzony, jest przede wszystkim dobrze wysuszony, prawidłowo oznakowany i prawidłowo też zmagazynowany. Klient, współpracując z nami, ma pewność, że zawsze jest ten produkt dla niego dostępny, jeżeli tylko oczywiście pracuje z nami stale i mamy na przykład podpisaną umowę o współpracy. My jako producent możemy się poszczycić też tym, że ta dostępność dla klienta jest bardzo elastyczna. Mówiłem tutaj na temat tych safety stocków. W naszym safety stocku magazynowym jest przeszło 50 tysięcy palet, w większości z certyfikatem właśnie fitosanitarnym i specjalizujemy się między innymi w takiej obsłudze klientów, gdzie klient przysyła nam zamówienie do 6 rano, a realizacja dostawy jest w tym samym dniu, na przykład do godziny 14. Więc to jest nasza przewaga nad dystrybutorami, że my to wszystko mamy zlokalizowane tutaj w Żmigrodzie i możemy w tym w bardzo łatwy sposób i szybko zarządzić. Bo faktycznie to jest, tutaj poruszyłeś jakby dwie ważne kwestie. Jedna kwestia to są właśnie te reklamacje, bo skłonienie jakby dystrybutora do uznania reklamacji jest bardzo trudne, no bo on tak do końca, no niby jest stroną, ale tak naprawdę nie ma tej mocy sprawczej. Tak, dokładnie. I nie wiadomo, czy ma jakiekolwiek umowy podpisane jakby z firmami, z którymi on współpracuje, tak? No a druga kwestia to jest, też o tym mówiłeś, kwestia ubezpieczenia biznesu, tak? Czyli te wszystkie polisy, tak?